Jako prowadzący program Porozmawiajmy o Starogardzie zawsze rzucam taką kotwicę uwagi. Daj, ja cię pobruszę, a ty poczywaj. To pierwsze słowa, które zostały spisane i pochodzą z Księgi Henrykowskiej. Rzekł rycerz do swojej żony, że pomoże jej w pracy. Jakie były pierwsze słowa dyrektora Muzeum Ziemi Kociewskiej, kiedy we wrześniu objął swoje stanowisko? Szanowni Państwo, obejmując obowiązki dyrektora Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim, bardzo chciałem, żeby to muzeum tak naprawdę było stworzone pod kątem nowoczesnego muzealnictwa, a więc muzea to nie są teraz miejsca, gdzie prezentuje się tylko wystawy. Nie wiem, czy Państwo może pamiętacie, może starsze pokolenie, ale jeszcze 30 lat temu do muzeum przychodziło się tak naprawdę, żeby tylko zobaczyć eksponaty. Ubierało się kapcie jeszcze filcowe. Niektórzy pamiętają, wspominają, jak przychodzą do muzeum. Nie można było rozmawiać, nie można było dyskutować. Dzisiejsze muzealnictwo zupełnie inaczej wygląda. Muzea przekształcają się na placówki bardziej edukacyjne. I o tym właśnie powiemy w dzisiejszym programie. Powiedział pan Mariusz Brodnicki, dyrektor Muzeum Ziemi Kociewskiej. Jest z nami również wieloletni kustosz Muzeum Ziemi Kociewskiej, czyli pan Zbigniew Potocki. Witam serdecznie. Znany z audycji w Radiu Starogard. Grzegorz Kochański, zapraszam. Dziś przenosimy się do Muzeum Ziemi Kociewskiej. Jeżeli nie wiecie, gdzie ono się znajduje, to bardzo prosto jest tam trafić. Wystarczy, że będziecie w pobliżu rynku, a zapraszamy na ulicę Boczną. No właśnie, muzeum raz jest otwarte, raz jest zamknięte. Panie dyrektorze, jak aktualnie wasza placówka funkcjonuje? Obecnie Muzeum Ziemi Kociewskiej jest zamknięte z powodu pandemii, ale od roku działamy albo typowo fizycznie w budynku, zapraszamy wszystkich chętnych, żeby zwiedzić, albo działamy hybrydowo, a więc działamy i w muzeum, i zaczęliśmy działać online. Dzięki pandemii myślę, że nastąpił gwałtowny rozkwit muzealnictwa, dlatego że patrząc na statystyki, to czasami na wykładzie zorganizowanym typowo online więcej osób uczestniczy w wykładzie niż w ciągu całego roku odwiedziło Muzeum Ziemi Kociewskiej. No tak, ale to jest też usługa taka pasywna, prawda, że nie możemy aktywnie wziąć w tym udziału, nie możemy zadawać pytań, chyba że w komentarzach pod postem. Myślę, że ludzie też są tak zmęczeni pandemią, akurat izolacją, nauką zdalną, pracą zdalną, że chcą uczestniczyć w kulturze. Jeśli nie mogą fizycznie, to zaczynają właśnie online. Myślę, że każdy może teraz znaleźć dla siebie coś ciekawego. W muzeum też przygotowujemy różne wykłady od gdzieś tam historii zabaw, zabawek, akurat tych starych z XIX-XX wieku po historię współczesną. Ostatnio mieliśmy wykład, który podbił może statystyki, cieszył się ogromną popularnością. Na wykładzie było przeszło 1500 osób. To był wykład na temat Bractwa Kurkowego, które już niedługo będzie obchodziło swój jubileusz. W czerwcu będą uroczystości w Starogardzie, organizujemy wystawę, kolejne wykłady na temat Bractwa Kurkowego, które no, bardzo prężnie zaczyna działać, także ten wykład cieszył się ogromną popularnością. Powiedzmy o stałych pozycjach, na które możemy liczyć. Warto obserwować profil Muzeum Ziemi Kociewskiej, ale w każdy wtorek właśnie o godzinie 18 taki wykład to jest stały element każdego tygodnia. Tak, zapraszamy bardzo serdecznie we wtorki na godzinę 18. Zazwyczaj przygotowujemy wykłady takie dłuższe na bardziej obszerne tematy z zakresu dziedzictwa kulturowego Kociewia, Starogardu Gdańskiego, ale codziennie na naszym Facebooku można obejrzeć sobie posty z czeluści muzealnego magazynu, tajemnice muzeum, z dawnej prasy, na których można też znaleźć dla siebie coś ciekawego. I warto polować na te okazję, aby w muzeum pojawić się osobiście, bo jednak mimo wszystko zobaczyć te eksponaty albo pojawić się na wystawie w ratuszu, bo jeszcze można? Jeszcze nie, ale mamy nadzieję, że po świętach muzea się otworzą. Chcemy bardzo serdecznie zaprosić, bo tylko do końca kwietnia mamy wystawę akurat Skąd to? Historia przedmiotów.
codziennego użytku. Bardzo ciekawa wystawa przygotowana przez pana Dariusza Wałaszewskiego z Fabryki Sztuk, która prezentuje właśnie tą taką historię najnowszą, a więc jak powstał pierwszy komputer, akurat też komputer jest pokazany, jak powstał internet, pokazane są pierwsze telefony komórkowe, a więc zauważcie, jak te nowe technologie zmieniły świat, zmieniły rzeczywistość. Dzisiaj mamy szkołę zdalną, dzisiaj mamy pracę zdalną, a więc bez internetu nie byłoby to możliwe, a więc to jest historia ciekawa, która pokazuje historię idei, ale każdy może znaleźć coś dla siebie, bo dla pani na przykład jest historia perfum, historia lustra, są pierwsze grzebienie pokazane, dla dzieci to są klocki Lego. Jest też pokazana historia fast foodów akurat, a więc jak powstała pierwsza cola, pierwsze Pepsi akurat, tak, jak powstały pierwsze hamburgery, hot dogi akurat, ale też dla dzieci jest przygotowana wystawa interaktywna. Jak powstały cukierki. Też jest, jak powstały cukierki, jak powstały słodycze, jak hot dogi powstały, tak, jak gofry powstały. Tak, ale więcej zdradzać nie będziemy. Jeżeli chcielibyście zobaczyć tę wystawę, to po bilet należy udać się do sklepu Muzeum Ziemi Kociewskiej. Tak, zapraszamy bardzo serdecznie. Let's start. To jest program Porozmawiajmy o Starogardzie. Teraz chciałbym spytać kustosza Muzeum Ziemi Kociewskiej, pana Zbyszka, czy nie brakuje panu właśnie tego takiego dawnego, starego muzeum, że tak jak mówił dyrektor, kiedyś przychodziło się w fartuchu, w kapciach, żeby pooglądać eksponaty. Czy przez tę całą sytuację, gdzie nie możemy pójść i zobaczyć czegoś wręcz i na żywo, to tracimy? Czy online jest w stanie zrekompensować nam to obcowanie ze sztuką? Panie redaktorze, zachowując jakiś taki naturalny porządek chronologiczny, jestem akurat chłopakiem epoki lodowcowej i Muzeum na przykład Mikołaja Kopernika we Fromborku również odwiedzałem w kapciach, również Muzeum Narodowe w Gdańsku tak samo. Na przestrzeni wieków oczywiście czasu sytuacja się zmieniała, a to również i za sprawą tego, że w samych muzeach też dochodziło do różnego rodzaju zmian, przeobrażeń. Wracając teraz na nasze podwórko i przedstawienia się, nie było to na pewno proste, bo ja akurat jestem z tego pokolenia, które musiało uczyć się samo, jeżeli chodzi o obsługę komputera i również pisanie, korzystanie z tych nowości technicznych. Dość szybko się w tym odnalazłem i w tej sytuacji, w jakiej się obecnie znajdujemy, realizujemy, myślę, bez ukrywanej jakiejś skromności, ciekawe audycje, zarówno z udziałem nas, pracowników merytorycznych, ale też z udziałem również zapraszanych gości. Jak powstają te wtorkowe rozmowy? One są realizowane i przygotowywane z wyprzedzeniem czasowym, gdzie nie ma takiej tej presji i takiej zewnętrznej, że coś się odbywa na żywo, a więc zawsze coś można poprawić, zmienić czy dopowiedzieć. A potem oczywiście też oglądamy siebie, jak żeśmy po prostu wypadli, albo blado, albo z lekkim połyskiem. Program, który żeśmy zrealizowali o dziejach Starogardzkiego Bractwa Strzeleckiego, akurat cieszył się tak ogromnym zainteresowaniem, że przerósł nasze wyobrażenia. Ja skończyłem na liczbie około 1500 odwiedzających internautów, a było też kilkanaście udostępnień. Znajomy z Niemiec się odezwał, że oglądał podobnie inne programy, ale ten to przerósł wszelkie oczekiwania. Z tego też względu zamierzamy zrealizować część drugą poświęconą Starogardzkiemu Bractwu Strzeleckiemu. Już właściwie to będą te wydarzenia z historii najnowszej. Dojechaliśmy, czy zakończyliśmy chronologicznie na 1995 roku, a więc już na tym pierwszym strzelaniu, już takim prestiżowym. Nie będę zdradzał szczegółów, ponieważ o tym będą mogli internauci się dowiedzieć i zobaczyć oraz usłyszeć w programie, który w niedługim czasie zostanie zrealizowany. Tak, ale też bardzo często z czeluści magazynu Muzeum Ziemi Kociewskiej na światło dzienne wyjmowane są co rusz to kolejne przedmioty. Tak, kilka takich też eksponatów z działu, którym się opiekuję, artystyczno-historycznym, archiwalia i druki oraz zbiorami fotograficznymi.
prezentowałem kilka takich eksponatów, no, których no, nie ma szans, czy nie ma możliwości obejrzeć na co dzień, ponieważ nie są one eksponowane. Poprzez takie no, może tam kilkuminutowe zajawki i też z podkładem tekstowym czy fonetycznym, no, nasi odwiedzający mają możliwość dowiedzieć się i zapoznać się, co my naprawdę mamy. No, w sumie to w zbiorach naszego muzeum mamy 1000 eksponatów, podzielonych na kilka kategorii, bo na zbiory archeologiczne, etnograficzne, no i historyczne. No to jest też taka fajna forma docierania do zwiedzających. No teraz troszeczkę miałem mniej czasu z uwagi na to, żeby przygotować kolejne akurat eksponaty, czy nasze archiwalia, druki, ale też w najbliższym czasie, jeszcze myślę w miesiącu kwietniu, udostępnimy prasę polską dwudziestolecia międzywojennego, zarówno naszą lokalną, jak też regionalną i to kierowano do różnych środowisk, różnych odbiorców, a więc no, można powiedzieć tak żartobliwie do mieszczaństwa, ziemiaństwa, również specjalne poradniki dla pań. Porozmawiajmy o Starogardzie. Dzisiaj rozmawiamy o naszym starogardzkim muzeum. Kiedy powstało muzeum, panie dyrektorze? Muzeum powstało 40 lat temu, 10 września była rocznica, ale była pandemia, dlatego obchody uroczystości 40-lecia Muzeum Ziemi Kociewskiej planujemy zorganizować we wrześniu. Bardzo dziękuję za to słowo, że pan powiedział, że była. Wszystko już jasne. Chciałbym jeszcze, żeby porównał pan czas ten taki online'owy do czasu normalnego. Rozumiem, że no, ludziom łatwiej jest kliknąć coś w internecie i na przykład przenieść się do muzeum, aniżeli przyjść osobiście. Rozumiem, że tak jak wcześniej rozmawialiśmy, więcej osób w tej chwili interesuje się muzeum za pomocą właśnie social mediów online, niż przychodzi do tego muzeum, aby kupić bilet i zobaczyć wystawę. Żeby się wybrać do muzeum, to zazwyczaj było trzeba sprawdzić godziny urzędowania muzeum, nastawić się na jakąś konkretną wystawę, pojechać, a więc człowiek potrzebował określonego czasu. Ludzie w tygodniu pracują na przykład, młodzież gdzieś tam jest w szkole i tak dalej. Czasami muzea są w weekendy pozamykane, dzisiaj to zupełnie inaczej wygląda. Dzisiaj możemy sobie kliknąć tak naprawdę muzea, mamy wirtualne spacery, też jesteśmy w trakcie przygotowania wirtualnego spaceru po Muzeum Ziemi Kociewskiej, dlatego że mamy ogromne zainteresowanie od ludzi z Krakowa na przykład, z Lublina, z Wrocławia, którzy bardzo się interesują kulturą kociewską, a więc przygotowujemy taki wirtualny spacer, żeby można było sobie zwiedzić nasze muzeum, zobaczyć jakie mamy zbiory, jakie mamy eksponaty tak naprawdę, żeby poznać tą kulturę kociewską właśnie w sposób taki zapośredniczony przez internet. A więc myślę, że to jest dzisiaj duże ułatwienie. Myślę, że też młode pokolenie teraz, kiedy ma naukę zdalną, nastawi się właśnie na taki sposób zwiedzania różnych muzeów, różnych centr nauki. Także myślę, że ta pandemia zmieniła postrzeganie, kontakt z kulturą właśnie zapośredniczyła, ale myślę, że każdy może dla siebie coś znaleźć. Ja też przyznam się, obserwuję różne muzea, interesuję się właśnie, innymi też. Właśnie, jest jakby takie współzawodnictwo między muzeami, kto zaoferuje coś lepszego w tych właśnie dziwnych czasach. Ja myślę, że trochę muzea się prześcigają teraz akurat. Każde muzeum chce pokazać jak najwięcej zbiorów, chce zorganizować jak najwięcej warsztatów takich online, wirtualnych, chce pokazać swoją działalność i myślę, że każdy może coś dla siebie znaleźć. Wiem, że nasze Muzeum Ziemi Kociewskiej obserwuje dużo osób z Kaszub akurat. Też się próbują nami zainspirować. My się inspirujemy też ich działalnością. Także muzea nawzajem teraz obserwują się, na jakie pomysły wpadają akurat, żeby uatrakcyjnić tak naprawdę to zwiedzanie takie typowo wirtualne. Tak, ale do muzeum można też przyjść i zakupić coś w sklepie. Na przykład, nie wiem czy pan wie, ale daleko, daleko na południu kraju wielką popularnością cieszą się na przykład
torby na zakupy z haftem kociewskim. To nie wiedziałem akurat, że aż na południu, ale już mamy zgłoszenia właśnie z południa. To górale chcą przyjechać na naszą konferencję, którą organizujemy w czerwcu. Też interesują, można powiedzieć, i kulturą kociewską. Nasz sklepik jest praktycznie otwarty na potrzeby albo w tygodniu, dlatego że jest przy samym wyjściu, akurat w reżimie bezpieczeństwa. Myślę, że odżyło czytelnictwo, dlatego że dużo osób teraz przychodzi kupić książkę na temat Kociewia, na temat dziedzictwa kulturowego, na temat legend kociewskich, na temat bajek kociewskich, na temat haftu. Myślę, że to czytelnictwo też się odradza dzięki temu. Sprzedają się też pamiątki, także no, ta kultura gdzieś tam no, kociewska no, cieszy się coraz większą popularnością. To jest program Porozmawiajmy o Starogardzie. Dzisiaj jest ze mną dyrektor oraz kustosz z Muzeum Ziemi Kociewskiej. Mówiliśmy już o tym, jak wygląda praca muzeum w tych dziwnych czasach, że muzeum stawia bardziej na online i nie ma się co dziwić. Jakie plany muzeum ma na przyszłość? Wiem, że planujecie organizację pierwszej międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowo-metodycznej. Brzmi dość poważnie. Interdyscyplinarna, czyli wielozadaniowa. Jaka będzie ta konferencja? Panie redaktorze, muzea to nie tylko wystawy, to nie tylko eksponaty, ale to działalność edukacyjna, działalność wychowawcza, to działalność wydawnicza, to działalność naukowa, dlatego rozpoczynamy teraz od pierwszej konferencji międzynarodowej, interdyscyplinarnej, która odbędzie się w Starogardzie 18 czerwca. Już serdecznie wszystkich zapraszamy. Konferencja będzie dotyczyła kultury regionalnej, jak kultura regionalna wpływa na kulturę typowo profesjonalną na przykładzie Kociewia, ale też na przykładzie innych rejonów Polski. Jakie mamy proponowane tematy, dlatego że konferencja jest interdyscyplinarna, chcemy ściągnąć historyków, sztuki, regionalistów tak naprawdę, artystów, a więc proponowane obszary tematyczne to jest budownictwo, zdobnictwo, rzemiosło artystyczne i użytkowe, to jest rzeźba, to są pieśni, to są obyczaje, zwyczaje. Ogromną popularnością cieszy się kuchnia kociewska i chcielibyśmy właśnie pokazać też i zorganizować warsztaty kuchni kociewskiej, ale tej bardziej zdrowej, tej z początków Starogardu, dlatego że tam obecna kuchnia kociewska, ona jest dosyć taka niezdrowa. Chcielibyśmy ten wariant zdrowej kuchni kociewskiej pokazać, a więc te warsztaty cieszą się ogromną popularnością. Będzie też tematyka związana z architekturą, muzyką, literaturą, teatrem. Się okazuje, że po II wojnie światowej tu były tak ogromne ruchy teatralne w Starogardzie, tu było tyle teatrów też przyszkolnych, że Gdańsk, tak naprawdę ludzie z Gdańska masowo przyjeżdżali do Starogardu właśnie na przedstawienia teatralne. Tematyką też będzie film, sztuki wizualne, nowe media, edukacja i tak dalej. Myślę, że każdy może dla siebie jakąś tematykę znaleźć. A więc zapraszamy 18 czerwca. Mamy nadzieję, że muzea będą pootwierane. Zainteresowanie konferencją jest coraz większe. Mamy zgłoszenia z południa, mamy zgłoszenia z zagranicy, także myślę, że w ten sposób będziemy mogli wypromować i Kociewie, i Starogard Gdański. Myślę, że tu jeszcze warto też dopowiedzieć, tak gwoli uzupełnienia, że również nasze muzeum, pracownicy merytoryczni z dyrektorem, pracujemy nad wydaniem jubileuszowego albumu poświęconego naszej działalności, naszym kontaktom krajowym i zagranicznym, bo czasami trzeba też sięgnąć po pomoc z zewnątrz w organizowaniu jakichś prestiżowych wystaw i takie kontakty mamy z muzeami i galeriami w kraju i za granicą. To również wspomnienie pracowników, tych, którzy w muzeum pracowali, a także tym już i nieżyjącym. To będą też postacie dyrektorów, to będą również zarówno pracownicy merytoryczni, jak i również administracyjni. Myślę, że temat dojrzał, zrodził się właśnie w tym czasie, gdy akurat no, ten jubileusz taki no, niezauważony jakoś tak po prostu no, nas ominął. No i wpadliśmy na pomysł, żeby to właśnie coś po sobie zostawić. A będzie Noc Muzeów?
W tej chwili no, trudno powiedzieć. No, daj Boże, oby była. Tak jak kiedyś po prostu, gdzie notowaliśmy wtedy rzeczywiście no, rekordy zjedzalności i to osób, które mieszkają kilka ulic od muzeum, bo też takiego pana poznałem. I teraz zacytuję może jego słowa, tak mniej więcej mówi: panie, ja nie wiedziałam, że wy tu macie tyle ciekawych rzeczy, a ja tu mieszkam dwa ulice dalej i pierwszy raz u was jestem. Tak to akurat mniej więcej brzmiało. Było mi bardzo miło, że akurat no, najtrudniej to właśnie i najwięcej oporu to czasami mają nasi krajanie, natomiast ci, którzy przyjeżdżają na Kociewie na urlopy, nasi rodacy z innych regionów, to są zachwyceni Kociewiem. To był program Porozmawiajmy o Starogardzie Gdańskim. Dziś byłem gościem Muzeum Ziemi Kociewskiej, a w zasadzie u mnie był dyrektor Muzeum Ziemi Kociewskiej, pan Mariusz Brodnicki. Bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo dziękuję za rozmowę. Przy okazji chciałbym bardzo zaprosić państwa do Muzeum Ziemi Kociewskiej. Oraz pan Zbyszek Potocki, kustosz muzeum. No, ja również panu Grzegorzowi bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie nas do studia i wspólne zrealizowanie tego interesującego programu.